Władze miasta Rzeszowa są świetnym przykładem tego, że realizują bardzo konsekwentnie swój plan rozwoju. I dzięki temu mamy kolejną przeprawę w Rzeszowie. Ale to nie jest koniec. Miasto się rozrasta. Następną bardzo dużą inwestycją w mieście powinno być wyprowadzenie ruchu w ogóle tranzytowego z miasta. Budowanie infrastruktury drogowej powoduje, że natychmiast te tereny się uaktywniają, że natychmiast rosną budynki mieszkalne, biurowce, że natychmiast budowane są kolejne fabryki. Tak mogę zdradzić w tajemnicy w obecności dziennikarzy, że tam planujemy fabrykę dla 1300 osób. Jeszcze nie czas, żeby mówić, jaka to fabryka, a więc też będzie ruch. I w mojej wyobraźni wybudowanie kolejnych ciągów komunikacyjnych spowoduje, że będzie napływ tu ludzi, że będą nowe miejsca pracy, że przyjadą tu studenci. Trzeba myśleć w tej chwili, żeby budować nową infrastrukturę, budować budynki mieszkalne, nowe osiedla, biurowce, fabryki, żeby to wszystko prężnie rozwijać.